Halo, proszę zaczekać. Wyście są Geralt z Rivi? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza Hociebora Piętkę. Uszanowania. No, o co chodzi? Najkrócej mówiąc, o niezadeklarowane przychody. Słucham? Doszły nas słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się pan wzbogacił, co wzbudziło nasze podejrzenia. Rozumiem. Z chęcią je rozwieję. Wykonywany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy, rodzaj świadczonych usług, dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. Dalej, czy kiedykolwiek prowadził pan hurtową sprzedaż niewyprawionych skór krowich w okolicach Białego Sadu? No, może raz, albo dwa, a na pewno nie więcej niż trzy. A złożył pan potem formularz PIP-30C w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania? Nie? No właśnie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć. Handlował pan tymi perłami, czy nie handlował? No, niestety, zdarzyło się. Ale nie wiedziałem, że to nielegalne. Ignorantia legis non excusat, jak mawiali starożytni Wranowie. Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. A teraz ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? To znaczy? To znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do cudzego domu i zabrał stamtąd coś bez pozwolenia? Zdarzało się, ale właściciele nie protestowali. W świetle prawa to nie jest żadna wymówka, szanowny panie. A teraz proszę poczekać momencik. Odpowiedzi z kolumny B porównujemy z tabelą siódmą, uwzględniamy mnożnik dla trwale bezdzietnych, ulgę 7,3% z tytułu ryzyka zawodowego. I gotowe. Proszę. Co to? Wezwanie do zapłaty zaległego podatku. Proszę się udać z tym kwitkiem do banku Vivaldich. Ale ja nigdy nie płaciłem podatków. No właśnie. To i zaległości sporo. Dobrze radzę. Proszę potraktować tę sprawę poważnie. Urzędasy. Wime, możesz coś dla mnie zrobić? Nie. Obawiam się, że nie. Nie? Widzisz, przyszło zawiadomienie, że zalegasz z podatkami. A to oznacza, że nie mogę cię obsługiwać do czasu, aż uregulujesz rachunki. Niech już będzie. Zapłacę.